Największe ugotowanie w radiu? Kotlety mielone. Nie, tak naprawdę no to Misiek, no, Olszan z chomikiem, Szklarska Poręba, podjazd pod panią Jolę. Sprawdzimy, czy tam na górze nie piździ. Ja cały czas mówiłem do nich, że jesteśmy na antenie, oni myśleli, że jesteśmy przed anteną i kiedy już skończyli cały swój wywód z brzydkimi wyrazami, było pytanie, to kiedy wchodzimy na antenę? A ja powiedziałem, już byliśmy i weszła piosenka. Niczego podobnego chyba nie przeżyłem, bo czasami zdarza się, że spóźni się do studia albo pojawi się jakiś efekt, który był niezamierzony, ale tu był efekt tego, że ja w pewnym momencie w trakcie, kiedy oni byli na antenie, wiedziałem, że dzieje nam się historia i już po prostu wskoczyłem na te fale i, że tak powiem, jechałem razem z nimi.